Ja przed 30 dowiedziałem się, że moja matka, moje dwie siostry, no bo ojciec był gdzieś tam na daleko na wschodach, są w Chełmie. Pojechałem, odnalazłem tam. Byłem tam z nimi parę dni, bunkałem się, nie wiedziałem, co z sobą zrobić. Spotkałem swojego dowódcę plutonu, był to taki bardzo dzielny sierżant Kabel, dowódca naszego plutonu telefonicznego. Pytam się, panie sierżancie, co robić? On mówił, krótko mówi, wojna się jeszcze nie skończyła. No i wtedy zgłosiłem się już po tygodniu na ochotnika do wojska w Chełmie. Pierwszy przydział dostałem do 5. Samodzielnego Pułku Ciężkich Czołgów we Włodawie. Potem po kilku dniach, jak już tam bardziej porządkowali ewidencję, po tym jak powiedziałem, że już mam pewien początek szkoły technicznej, przydzielono mnie do 3. Szkolnego Pułku Czołgów, jako do jednostki szkolnej. Tam miałem szczęście, że zostałem przydzielony do kompanii samochodowej. Kończyłem kurs samochodowy, stałem kierowcą i przez następne 3 lata to byłem już na różnych samochodach, różnych tam przechodziłem, różne perypetie, lepsze, gorsze, ale tego już nie byłem bezpośrednio na linii, tylko byłem jako kierowca. Kierowca to zawsze tam troszkę, oczywiście dojeżdżałem i z transporty to wszystko poza linią, ale już nie tak bezpośrednio przy karabinie, przy czym tego. I tam służba moja była, tam trwała do 1947 roku. Po wstępnym okresie zostałem przydzielony do oficerskiej szkoły broni pancernej, ale nie jako podchorąży, nie jako elef, tylko do służby w transporcie. Potem już w 1946 roku byłem instruktorem nauki jazdy. No, byłem widocznie doceniany. I tak trwałem do 1947. Tam przeszedłem różne perypetie, wpadłem nawet w zasadzkę raz zastawioną na mnie, ale jak już udało mi się z samochodem wymknąć i to było takie dziwne, bo kiedyś myśmy robili zasadzkę, a potem na mnie robiono, na nas robiono zasadzkę, ale to był taki okres wojenny. W 1947 roku przyjechałem do wojska, do Wrocławia. Bez nikogo, bez rodziny, bez domu, bez ubrania, bez niczego. Takie nieprzyjemne było zakończenie, bo w ostatnim już okresie mieliśmy już sukienne mundury w wojsku, mieliśmy ładne płaszcze, to wszystko. To nam odebrano, a dano nam jakieś stare drelichy. Dostałem taki stary, śmierdzący, jakiś szynel ruski. Tym przyjechałem i tu we Wrocławiu zadomowiłem się, dostałem mieszkanie. Jak już wspominałem, mały pokoik, ciemna kuchenka, jedno łóżko z materacami bez pościeli, zapchlone i zapluskwione. I tam musiałem, pierwsze moje bazę, spałem pod tym śmierdzącym smarami płaszczu. I tak to trwało od marca 1944 roku, 1947 już roku, przez pewien okres. Pracowałem jako kierowca w spółdzielni Las i tu sobie bardzo cenię ten okres, bo poznałem Dolny Śląsk, bardzo poznałem Dolny Śląsk, a właśnie okres tutaj, ten teren sudecki. Starzy kierowcy nie bardzo chcieli jeździć po tych krętych drogach, a mnie to imponowało, byłem dobrym kierowcą, jeździłem, tu poznałem i tu się zaraziłem właśnie tym moim włóczęgostwem, tym moją turystyką górską. Bo włóczęgą to ja byłem od małego dziecka, przez harcerstwo, las był pełnego razu, też był włóczęgostwo i tutaj. Tak trwało to do 1947 roku. Tam trochę zacząłem podskakiwać. Wyrzucono mnie z pracy, bo chciano mnie koniecznie wpakować jako dobrego kierowcę na samochód osobowy, żeby tam takiego dyrektora wozić. Ja powiedziałem, że nie będę dorożkarzem. Zachowałem się niezbyt przyzwoicie, wyrzucono mnie. I wtedy przypomniałem sobie, że jako syn kolejarza, jako wychowany w środowisku kolejowym, że pójdę na kolej. Chciałem zostać maszynistą kolejowym.
zgłosiłem się w odpowiednim miejscu, ale tam mi mądry jeden koleś powiedział, mówi, słuchaj, mówi, chcesz być maszynistą, idź wpierw, mówi, naprawiać parowozy. I rzeczywiście zgłosiłem się, wstąpiłem do zakładów warsztatów kolejowych, potem to się nazywały zakłady naprawcze toboru kolejowego. I tam przez kilka lat naprawiałem parowozy. Byłem tokarzem, a miałem już pewną wiedzę i doświadczenie po dwóch latach szkoły technicznej. Tam już też pracowałem na obrabiarkach. Tak bardzo sobie ten okres cenię i ten zawód. No, potem już kończyłem rozpoczętą w Kowlu szkołę techniczną. Awansowałem, byłem racjonalizatorem, konstruktorem, potem na inne wyższe stanowiska i tak tamto mnie to przetrwałem aż do emerytury. Ale ta żyłka, ta taka włóczęgostwa zawsze we mnie tkwiła. Po wyjściu już, potem jak już zacząłem pracować na kolei, zająłem się trochę turystyką. Zacząłem jeździć w góry, tu, tam. Potem mi było mało, że ja sam jeździłem, chodziłem, wędrowałem je taką grupę. Zacząłem innych namawiać i oswajać z górami, z turystyką, z krajoznawstwem. To było takie podświadome, ale zawsze to we mnie tkwiło. I tak trochę doszedłem do pewnych, dość wysokich, że tak powiem, rango tych stopni wtajemniczenia, jeśli chodzi o krajoznawstwo, turystyką. Zostałem przewodnikiem górskim, sudeckim, instruktorem krajoznawstwa. Z tym związany byłem i jestem do dzisiaj ponad 60 lat. I to środowisko właśnie turystyczno-krajoznawcze, już tych starych, którym pierwszy raz tam byłem, zaczęliśmy, już się wyczerpało, nas kilku zostało. To środowisko ułatwiło mi potem działanie w naszym tym środowisku kombatanckim, do którego zaraz wrócę. Bo po wojnie ja nigdy nie wypierałem się swojej obecności, swojego udziału w walkach w Armii Krajowej i tym. I wbrew temu, co niektórych spotkało, mnie jakoś to omijało, nie miałem większych przykrości. No trochę tam mnie tam wołali, ciągali, ale bez żadnych takich sankcji, takich no, bardzo przykrych, bardzo ciężkich. I z tym związane, z tym środowiskiem, ja potem, jak już zaczęliśmy się już pomału odnajdywać, ja wykorzystałem tamto właśnie ten oddział wrocławski PTTK, do którego należę do dzisiaj i który mi dużo pomagał, zacząłem wykorzystywać te swoje możliwości do organizowania właśnie tam naszych spotkań, naszych wystaw, naszych imprez, naszych odczytów. To pierwsze to takie było to w 1989 roku. Pierwsza to była taka wystawa Wołyń i jego żołnierza, które to książeczka wtedy wydałem i opisywałem te nasze przejścia. Tam była ta ciekawa wystawa. Tam udało mi się, już mając kontakty osobiste i duży wykaz naszych żołnierzy mieszkających na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. I tam właśnie wtedy powołaliśmy, zorganizowaliśmy nasze środowisko żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Tam kilka osób z tego okresu należy wspomnieć. Szczególnie bym to wyróżnił i pozytywnie Jankę Żmijewską, naszą sanitariuszkę, która potrafiła jakoś nawiązać kontakt i wyszukała bardzo dużo naszych żołnierzy. Taki był tam, no trudno mi w tej chwili przypomnieć nazwisko, no jakby ten Czesiek Żelechowski, no tu kolega Felek, ten Kostecki, wielu innych.